Bardzo istotną sprawą, jeśli chodzi o dochody budżetu gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, tak zwanym picie. Nie wszyscy mieszkańcy mają taką wiedzę, że część ich podatku, to jest ponad 38%, trafia do budżetu gminy. Każdy z mieszkańców chciałby mieć piękne drogi, piękne szkoły, piękne... Piękną kulturę, natomiast nie, wszyscy, nie cały pit od wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy trafia do budżetu gminy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rozliczenia związane są z miejscem zamieszkania, które jest dość istotne i podawane w rozliczeniu rocznym. Bardzo wielu mieszkańców przeprowadza się na teren gminy Biała Podlaska, a jest to gmina okołomiejska, natomiast zapomina o zmianie meldunku, a choć już nie mówiąc o zmianie meldunku, o podawaniu miejsca zamieszkania w rozliczeniu rocznym. Co trzeba zrobić, żeby te pieniądze trafiały do budżetu gminy, które potem są przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje na terenie gminy? Otóż w pierwszej kolejności tak, każdy z mieszkańców, którzy, który mieszka na terenie gminy, a jest zameldowany poza gminą, powinien u swojego pracodawcy zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, a następnie w rozliczeniu rocznym podać to miejsce zamieszkania na terenie gminy w tym tzw. zwanym potocznie picie. Wtedy 38% jego podatku trafi do budżetu gminy, czyli tam, gdzie mieszka. Tam, gdzie dojeżdża do domu, tam, gdzie korzysta z dróg, z oświetlenia, ze szkół, z przedszkoli, żłobka. Czy możemy, czy są takie wyliczenia, ile z tego pitu w tym momencie do budżetu gminy wpływa, a ile mogłoby wpływać i ile rok w rok tych milionów, bo pewnie to są miliony, ucieka z gminy Biała Podlaska. Y Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wpływy do budżetu gminy z podatku dochodowego do osób fizycznych, to jest jedna z głównych pozycji i ona wynosi około 10 milionów rocznie. Obecnie mamy w gminie mieszkańców zameldowanych około 14 600. Szacujemy, że około 2-2,5 tysięcy osób mieszka na terenie gminy. Którzy nie są tu zameldowani, a sądzę, że jak nie są zameldowani, to w deklaracjach podatkowych również nie wskazują miejsca zamieszkania terenu gminy. Więc e, myślę, że około 2 milionów złotych mogłoby jeszcze wpłynąć do budżetu gminy i wtedy byśmy się uporali z bieżącymi potrzebami, jak remonty dróg, oświetlenie i byłoby tak by dalej. Byłoby łatwiej. byłoby łatwiej po prostu. Apel jeszcze ten czas do tego rozliczenia, w sumie się już zaczął, ale jeszcze jest. Jeżeli ktoś mieszka na terenie gminy, to apelujemy, żeby wykonał te czynności, jak zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania u swojego pracodawcy, który oczywiście potem te dane przekazuje do organów skarbowych i Podanie w rozliczeniu rocznym w Picie miejsca aktualnego zamieszkania, czyli terenu gminy Biała Podlaska. Wtedy państwa pieniądze, część tych pieniędzy trafi do budżetu gminy, czyli tam, gdzie państwo mieszkacie.